witajcie drodzy kochani. Wielokrotnie mi piszecie, jak mam otworzyć swoje trzecie oko i pytacie, jak to jest możliwe, jaki proces trzeba stosować, żeby to trzecie oko się otwarło. Pierwsze takie reguły, które chciałbym Wam zaproponować, to jest tak. Przede wszystkim być wegetarianinem, przejść na jedzenie wegetariańskie, uprawiać od czasu do czasu głodówki. Mogą to być głodówki 20-dniowe, mogą być to 10-dniowe głodówki, ale uprawiać głodówki. Praktykować medytację lub modlitwę. Możliwe, możecie praktykować medytację intonując mantrę Om Namo Bhagavate Vasudevaya, mantrę Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I te mantry po prostu dzięki ich intonowaniu dojdziecie do pewnego pułapu oczyszczenia. Po prostu mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya oczyszcza naszą świadomość. Prowadzi nas do stanu dobroci, do stanu Vasudevy. Osoba, która jest w ignorancji, która śpi za dużo lub śpi za mało, no niestety nie będzie dochodzić do dobrych wyników w jodze, do otwarcia trzeciego oka. Osoba, która praktykuje ignorancję, pali jakieś papierosy, marihuany, pali inne jakieś trunki, no czy nie będzie miała tej okazji, żeby te trzecie oko się po prostu otwarło. Osoba, która jest zbyt przywiązana do rzeczy materialnych, również nie będzie miała okazji otwarcia trzeciego oka, ponieważ jest za bardzo przywiązana do rzeczy materialnych, tego świata materialnego. Ta medytacja, wykonywanie wyrzeczeń wielokrotnie, kąpanie się w zimnej wodzie z rana, te wszystkie czynności będą powodować, że wzrośnie w nas jakby poziom duchowości, prawda? Ja powiem od siebie, że dzięki czemu mam takie właściwości, że czasami mogę widzieć pewne rzeczy, które są w przyszłości, które zdarzą się w przyszłości. Dlaczego? Ponieważ to ta tendencja się otwiera z czasem, jeżeli osoba praktykuje duże wyrzeczenia. Ja w moim życiu praktykowałem wiele, wiele lat dosyć dużych wyrzeczeń, czy to jeżdżąc po Europie, jeżdżąc po Niemczech w zimie, praktykując pewne rzeczy jak sankirtan i tak dalej. Dzięki temu po prostu te właściwości uśpione w człowieku, pewne części mózgu się aktywują i możemy mieć aktywowaną szyszynkę, dzięki czemu możemy po prostu mieć aktywowane trzecie oko i zobaczyć rzeczy takimi, jakimi one są. Po prostu nikt nas nie może oszukać. Jeżeli mamy właściwości radiestezyjne, możemy sobie wybadać, czy dana osoba jest w porządku, czy dany produkt do jedzenia jest dobry, czy lub zły. Możemy zakupić pewne ubrania i możemy sobie wybadać, czy dane ubranie, które kupimy, będzie o dobrych wibracjach, czy będzie o złych wibracjach. Czy warto wybrać się na czasy do tego kraju lub tamtego, możemy sobie na przykład wybadać pewne rzeczy. Jeżeli ktoś by na przykład jedzie do Grecji na wakacje i wybada sobie, że w tym kraju może zajść jakiś problem typu strajki, jakieś manifestacje, jakaś wojna domowa, no to wyjdzie Wam to, drodzy kochani, w badaniach, czy warto jechać do tego kraju, czy nie warto jechać, czy jechać do Egiptu, czy nie warto jechać do Egiptu. Czy warto jechać w tym momencie do Indii lub nie warto? Dzięki tym właściwościom, które otworzycie w sobie, które dzięki radiestezji również możecie wyćwiczyć w sobie, praktykując radiestezję, praktykując pracę wahadłem, wówczas możecie pewne rzeczy jakby przewidzieć trochę więcej na przyszłość i dzięki temu możecie podjąć w Waszym życiu trafne decyzje. Możecie wybadać sobie, czy dana praca będzie dla Was dobra, czy dany szef będzie dobry, czy nie będzie Was oszukiwał, czy dany dom, który kupicie, będzie dobry dla Was, a może ma jakiś defekt. Tak samo z samochodem. Jeżeli kupujecie jakiś samochód, możecie go sobie wybadać, czy dany samochód będzie Wam funkcjonował, czy nie będzie Wam funkcjonował. To wszystko możecie sobie, drodzy kochani, wybadać dzięki właściwościom radiestezyjnym. Jeżeli ktoś jest jasnowidzem, to tym lepiej, od razu wyczuwa wibracje. Ja powiem, że spotkałem pewnego chłopaka, który przyszedł na Harmonię Kosmosu. Ten chłopak wziął właśnie mój odpromiennik do ręki i stwierdził, że jest fantastyczny, że daje bardzo dobrą energię, bardzo leczniczą. Wiecie, drodzy kochani, nie każda osoba ma te właściwości, żeby taki odpromiennik od razu od ręki, od pierwszego momentu wziąć do ręki i wyczuć wibrację. No ale akurat ten chłopak wziął do ręki ten odpromiennik Aronit i stwierdził, że ma to bardzo silną wibrację leczniczą, że ma bardzo silne wibracje pozytywne i był po prostu jakby zaszokowany tą całą sytuacją. No ja w sumie też byłem zaszokowany, że takiego gościa poznałem po prostu i tak był bardzo sympatyczny, grał na sitarze, jest to bakta z Polski. No po prostu było bardzo mi przyjemnie taką osobę spotkać, bo ponieważ takich ludzi jak jasnowidzowie, którzy no, biorą jakiś obiekt do ręki, czy jakikolwiek kamień, czy cokolwiek i wyczuwają jakieś wibracje, takich osób jest niestety bardzo mało. Także jeszcze raz Wam, drodzy kochani, polecam naszą podkładkę, która harmonizuje wodę. Na linku pod YouTube'em znajdziecie nasz adres naszego sklepu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.